Quartz Regalia z Final Fantasy, nie? Zobaczymy, jak wygląda. Myślicie, że fajne to to? Wow! Co to jest? Jaki wielki w ogóle, co to jest? Patrzcie, tu jest ta Lancia Stratos, którą przed chwilą jechałem. Jaka malutka, nie? Ale ona w ogóle jest mała. Jaki dźwięk! Dziwnie to brzmi, co? Ty jak, tył jak u Audi? Czy ja wiem? Chyba nie. Jakieś... mnóstwo zegarów tu jest, widzę. Jakie wielkie. Ale się cieszę, że wygrałem ten wóz. Że go zdobyłem, chociaż było łatwo tak naprawdę. Jedziemy go zaraz stuningować gdzieś. W jakimś moim domku, ale się nim chwilę przejedziemy. No, jakiś tam super szybki na razie nie jest, ale myślę, że to się zmieni. W każdym razie na drift, czy go zrobić? Mówicie, żeby na drift, tak? Bo jest strasznie długi, ja nie wiem, czy my, gdzie my będziemy nim driftować, bo tu chyba nie ma takiej szerokiej drogi, żebyśmy się z nim zmieścili, co? Czekaj, na co my tu mamy napęd? Na tył, na przód? Na wszystkie koła. Ciekawe, czy ktoś się tym ściga w online? Jak myślicie? Sprawdź VMAX przed tuningiem i po. No dobra, tutaj gdzieś chyba około 280 km na godzinę bez tuningu mamy, co? Jaki wielki. Przypomina mi się jakiś Cadillac. Nie pamiętam, jak on się nazywał, taki koncepcyjny. Wystąpił raz w filmie Klik i możesz wszystko, tak się nazywał ten film. Tylko że oczywiście tam nie był to Roadster, ale był też taki właśnie potężny. To jest coś a la Cadillac? Jak myślicie? 200 km na godzinę i już piątka. No dość wolno to chodzi. Ale Roadster jest. Kolejny Roadster w sumie. Witam, witam w zdroju, pytam. Siemka wszystkim. Nie no, to szybkie na pewno nie będzie. Zrób Raptora na drift. Właśnie, ciekawe, jakby... czy dałoby radę zrobić takiego dużego pick-upa na drift, jak myślicie? Nie próbowałem jeszcze. Trzeba by było go jakoś obniżyć. Ciekawe, czy jest zawieszenie driftowe do niego. Wow, co to jest? Patrzcie, jak się drzwi otwierają. I po ole super! Opuszczają się szyby razem z słupkiem B. Szkoda, że nie ma animacji składanego dachu, co? Tak by wyglądał w grze, gdybyśmy... znaczy jakbyśmy jeździli w jeździe dowolnej, to tak by mniej więcej wyglądał od tyłu. Ole super! To w ogóle te drzwi, zobaczcie, one najpierw się wysuwają, a dopiero potem otwierają. Ole bombowo to zrobili. Ej, trzeba jakoś obczaić sposób, żeby ten... zgliczować jakoś ten samochód czy coś, żeby nam się dach zakładał, wiecie... w jeździe dowolnej. Tu, co to, silniki tu są? To. Chyba tak, nie wiem. Spróbujemy, zobaczymy. Najpierw zainstalujemy klatkę bezpieczeństwa i... zobaczymy, czy będzie ona też w jeździe dowolnej. Znaczy w sensie, czy dach będzie razem z tą klatką. Wydaje mi się, że zniknie, ale no, warto spróbować. Co jest standardowy silnik? Jedziemy na autostradę. Zmienianie biegów to koszmar w tym samochodzie. To co chwilę bieg się zmienia. Przytrzymaj dwie gałki i dach się zamknie? Co? Chyba nie. To nie w tej grze tak. To w GTA pomyliłeś chyba. Ale fajnie by było, jakby była taka funkcja zakładania dachu. Z tego, jak to jest? Czy w Test Drive Unlimited można było zakładać dach? Czy tylko w GTA, bo mi się już mylą te gry trochę. Ciekawe, czy 500 pójdzie. Nie, no chyba nie, za ciężki jest. Za duże opory tutaj z przodu wygląda jak, chociaż kurde.
BMW E39 Majstra przecież poleciało 400. W klasie S1 było też, nie? Także to różnie bywa. W test drive nie ma zamykanego dachu, tak? Ale śmieszny samochód. To nie elektryk, bo strzela z wydechu. Ja wiem, ale my się tutaj tak śmiejemy. Za to może być to chyba ciekawy driftowóz, co? Sprawdzimy zaraz. Na pociąg gnoja. Nie no, wygląda bardzo fajnie przede wszystkim. Tylko moglibyśmy tą klatkę bezpieczeństwa usunąć. Zrobimy monopet na tył i zobaczymy, jak driftuje. Nie jestem pewny, ale chyba... Musiałbym zobaczyć, czy w Final Fantasy ten samochód wydawał z siebie jakiś dźwięk. Bo coś tak czuję, że to chyba był elektryk albo coś. Final Fantasy, nie jestem właśnie pewny. Ale zagrałbym w to Final Fantasy tylko i wyłącznie dla właśnie tego samochodu. Nie no, coś tam mruczy, więc... Więc w sumie chyba powinny być to samochody spalinowe, nie? Tutaj, w tym samochodzie, wiecie jak powinno być? Żeby była opcja zmiany co drugi bieg. Bo jest 8 tych biegów i one są bardzo krótkie. Na drift może sobie je jakoś wydłużymy, żeby samochód było łatwiej kontrolować może? Zobaczymy. W sumie Final Fantasy jest na przecenie na Steamie. Można by było zagrać, zobaczyć. Ja bym tylko sprawdził, żeby zagrać sobie na zasadzie sprawdzić ten samochód, nie? Zajedziemy sobie do tutaj do garażu na zamku i zrobimy z niego driftowoza. Nie chce mi się instalować tej V12, naprawdę podoba mi się dźwięk standardowy, a myślę, że i tak jakoś to będzie ciekawie driftowało, jak myślicie? Mamy gotowy. O kurde, deszcz zaczął padać. O kurde. Czy będzie driftować? Ja nie mogę. Ciężko, żeby nie driftował przy takiej mocy, co? O kurde ty. Ale wielka krowa. Ale powiem wam, że po tym tuningu w takim wprowadzeniu dosyć lekki jest. Nie powiedziałbyś, że waży 1800 kg. Tyle co Passat. Nie, Passat waży chyba 1700? Ile Passat waży? Deszcza ty w kabriolecie. No właśnie, trochę słabo. Jakie to jest wielkie, ty. Da się go spokojnie opanować, więc... Jezu, jaki wielki! Spadajcie, sarny! Tour de Podlasie nim? Oj, chyba nie wejdzie. Myśmy go zrobili totalnie na glebie, także... Aj, Subaru! Kurde, on jest za długi, zobaczcie. Ile my tu pasów? Jeden cały pas chyba zajmujemy. Kurde, prawie cała droga. Ja tu mogę blokadę drogową spokojnie robić tym autem. Dwa takie auta i mamy całkowicie zablokowaną drogę. Zobaczcie na to. Jo, pierdziele. Co powiecie o tym aucie jako driftowozie? Ja wam powiem, że jest troszeczkę za długi jak na drift, ale driftuje się bardzo przyjemnie. Ciekawie.
O ile nie pojawia się jakiś samochód na drodze, bo widzieliście przed chwilą, że to jest taka jeżdżąca blokada drogowa, natychmiastowa. Strasznie. Wow! Do Castoramy nie wjedziesz. Nie no, do Castorami to chyba tylko Tico wjedzie. Deu Tico. Ale auto myślę, że warte grzechu. Ciekawe jest. Na pewno warto je mieć w garażu, w jakiś tam sposób jest unikalny, nie?